bardzo trudny temat, ale chcę go poruszyć. Ponieważ przyszedł do mnie klient i powiedział, że go bardzo denerwuje żona, gdy do niego mówi: ty mnie nie rozumiesz. Jak to? On robi wszystko, żeby tą żonę zrozumieć. Słucha ją uważnie, patrzy w nią jak w obraz. Czasami nawet otwiera buzię ze zdziwienia, a ona potem mówi, że ty mnie nie rozumiesz. I to go bardzo denerwuje. No bo on się tak stara zrozumieć, co ona mówi. Przecież mówi w tym samym języku. Mówi po polsku. No to jak on jej nie rozumie? On robi wszystko, żeby ją zrozumieć. A ona mu zarzuca, on czuje się zarzucony, że żona go nie rozumie, że ma do niego pretensje, że mu stawia taki zarzut. I uważam, że nie rozumiesz mnie, to to zdanie może znaczyć też coś innego. Że jak kobieta mówi do faceta: nie rozumiesz mnie, to znaczy nie jesteś w stanie poczuć tego, co ja czuję. Nie jesteś w stanie poczuć, ponieważ twój mózg pracuje inaczej. Ponieważ jesteś inaczej zbudowany. Ponieważ w życiu nie poczujesz, co czuje kobieta, która karmi piersią dziecko, więc nie jesteś w stanie poczuć. Nie rozumiesz mnie, to może znaczyć również, że nie łapiesz tego, co ja chcę powiedzieć. Nie jesteś w stanie sobie tego wyobrazić, jak się czuje kobieta, której stanik, biały stanik prześwituje przez białą bluzkę. Miał być niewidoczny, a prześwituje. A jak twoja biała podkoszulka prześwituje przez twoją białą koszulę, to jest okej, no, to jest fair. Nie rozumiesz mnie, to może znaczyć coś zupełnie innego. To znaczy, że ty nie jesteś w stanie zaakceptować, że ja mogę być inna niż tobie się wydaje. Nie rozumiesz mnie, to może znaczyć, że ja wcale nie chcę być taka święta, jaka jestem w twoich oczach. Nie rozumiesz mnie, może znaczyć jeszcze setkę innych rzeczy. Nie rozumiesz mnie, to może znaczyć, że ty wcale nie chcesz mnie zaakceptować taką, jaką ja naprawdę jestem. A ja bym tak chciała być akceptowana. I nagle popatrzyłem na tego faceta i powiem wam, on coś zrozumiał.